Ale fajnie was widzieć, tak na żywo. Bardzo się cieszę, że mogę wam tutaj parę słów dzisiaj powiedzieć. Przyznam się wam do czegoś, że jakoś tak do mnie dotarło, że troszkę jakby się już zaczynam posuwać wiekiem, zaczynam to czuć. Głównie po tym, że z wiekiem jakby mam coraz bardziej zryte fantazje erotyczne. Jak po prostu mi nas... Na stare lata. Nie tylko ja, bardzo, bardzo się cieszę, że się ktoś solidaryzuje. Bo słuchajcie, oglądałem sobie niedawno z żoną Blade Runnera, taki film, i tam była taka scena, że facet miał androida, kobietę, która posłusznie wykonywała wszystkie jego polecenia i zachcianki, bez dyskusji. I tak zaproponowałem żonie, zagrajmy w grę. Ja nie wiem, w ramach przegranego zakładu czy prezentu przegrana osoba staje się posłusznym androidem i wykonuje wszystkie polecenia i zachcianki drugiej osoby bez dyskusji, nie istnieje słowo nie. No i wygrałem. I się, słuchajcie, zaczęła zabawa. A? Okazało się, że zapomniałem wykluczyć z użycia słów p***ało, czy jesteś chory, ale do mamy zboczony debilu, nie? Także... Uważajcie, na co się umawiacie. Słuchajcie, no ona jak się uprze, to nie przegadasz. Nie? Ostatnio w ogóle przeszła na wegetarianizm. Powiedziała, że żadnego mięsa do ust nie weźmie, co, nie ukrywam, negatywnie wpłynęło na nasze życie erotyczne. Mamy ze sobą dwójkę dzieci i słuchajcie, świat dorosłych i świat dzieci to jest jakiś po prostu yin-yang. To są dwa światy, po prostu tak odległe od siebie. My jakoś próbujemy na ten świat dzieci wpływać jakoś, ale to jest z marnym skutkiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale liczenie do trzech działa na dziecko do momentu, jak się nie kapnie, że tam dalej jest czwórka. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy, a ja mnożę ułamki przez liczby naturalne. Ojciec, ty się wsteczniasz. Niepogadane. Coraz trudniej jakby egzekwować polecenia. Coraz trudniej też zapewnić dziecku godziwą rozrywkę. Zabrałem dzieciaki do Energylandii. Byliście kiedyś? Fajna zabawa, nie? Wszystko fajnie, gdyby nie te tłumy. Wchodzisz od razu, zastanawiasz się, po co ci ludzie inni tu przyszli. Tam najwięcej czasu spędza się w kolejkach do tych atrakcji. Chyba że jesteś Michaelem Jacksonem. Wtedy masz swój prywatny park rozrywki i nie czekasz w kolejkach. Bo nie żyjesz, jakby się ktoś jeszcze nie zorientował. Zabrałem też dzieciaki do kina 3D na film. No i to jest high life. Słuchajcie, siedzimy w tym kinie, żremy najdroższy popcorn na świecie. Pijemy najdroższą kolę na świecie. Nie wiem, kuźwa, to z opiłkami złota było, nie wnikam. I nagle na ekranie pojawił się tekst. Okulary 3D, które mają państwo na sobie, są wykonane z niezwykłą, jak na tego typu sprzęt, precyzją. Myślę, że mogli jeszcze dodać, jeśli nie jesteś z nich zadowolony, to wymyśl kurwa lepsze. Co to za tekst w ogóle? Kupilibyście cokolwiek reklamowane takim tekstem? Nie wiem, nasze prezerwatywy są wykonane z niezwykłą, jak na tego typu sprzęt, precyzją. Durex. Jak chcesz. Po prostu to się kupy nie trzyma, ale jest zastosowanie dla tego hasła. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, premier Morawiecki orędzie do narodu. Polki, Polacy, reforma edukacji przeprowadzana przez nasz rząd jest przeprowadzana z największą, jak na ten rząd, precyzją. To tu się zgadza wszystko, nie? Słuchajcie, teraz dzieciaki mają się fajnie, bo dzieciaki teraz mają kieszonkowe. Do moich czasów tego nie było. Kieszenie w ogóle w spodniach to był wyczyn kiedyś. I teraz tylko pytanie. Ile dać, żeby gnoja nie urazić, nie? Bo to właśnie, bo to czytałem taki przelicznik w internecie, że tam pięciolatek powinien dostać 50 zł miesięcznie, dziesięciolatek 100 zł miesięcznie. No, takie są realia. Tylko pytanie, jak to wyegzekwować, jak rodzice też dostają wypłaty adekwatną do swojego wieku, nie? To się robi problem. No, ale dzieci mają też traumy, na przykład e-dzienniczki. To jest inwigilacja. Słuchajcie, my się martwimy, że nas tam inwigilują, a tutaj dziecko dostaje pałę z odpowiedzi przy tablicy. Rodzice online to wszystko widzą. Wychodzi dzieciak na przerwę po lekcji, już tam stary czeka. Co to było przed chwilą? No,
to zmierza w złym kierunku. Uważam, że za komuny wychowywanie dzieci było dużo prostsze. Tato, kup mi zabawkę. Gdzie? Pokaż mi tu jakąś zabawkę. Bo za komuny nie było niczego. Potem dopiero pojawił się Bóg i stworzył świat. Nie? Dawało się dziecku patyk i mówiło się, masz, to jest patyk. Dla dziecka to było wszystko. To już był pistolet, karabin maszynowy, statek kosmiczny. Kwestia wyobraźni. Spróbuj teraz dać dziecku patyk. Kuźwa, patyk. Choćbyś całą noc siedział, dłubał z dykty, sklejka, papier, klej na gorąco. Choćbyś to nawet nazwał. Masz, to jest międzygalaktyczny generator plazmotronu. Dzieciak tam, no tata, fajnie pożartowali, pośmiali się, wyciąga zdjęcie. To jest PlayStation. Na generatorze plazmotronu FIFA nie ruszy. Nie? I pogadane, nie? Ale nawet za komuny, jak nie było niczego, to dzieci miały swoje sposoby. Ja pamiętam, jak podchodzę do rodziców, oglądali tam telewizję i mówię, mamo, tato, chciałbym dostać w prezencie teleskop, gdyż będę astronomem. Weź ty się, synek, zastanów, co ty chcesz robić w życiu. No to znalazłem kasetę VHS, którą tata chował pod łóżkiem. Puściłem starym pornola i mówię, to chcę robić w życiu. Nie wiem, skąd załatwili teleskop, dostałem. Można? Ale słuchajcie, jak już do tej komuny wróćmy. Jak, skoro za komuną nie było niczego, to jak już się pojawiło coś, to było kuźwa coś. To się szanowało, to się miało. Ba, to się w niektórych domach ma do dzisiaj. Nawet jak się coś takiego zepsuło, już nie było do niczego potrzebne, się nie wyrzucało, bo wiadomo, przyda się. Stąd się właśnie wzięły przyda się, które mamy w domach, które każdy zbiera, każdy ma, bo nawet jak nie jest tego świadomy. Panowie, kto ma w domu słoik ze śrubkami? Czy z wkrętami, czy z ciulwiczem tam jeszcze? Właśnie, są majsterkowicze. Drugie pytanie. Kto wie, gdzie ma ten słoik? Żony pytasz. Gdzie jest ten mój słoik ze śrubkami? Bo myślisz, że jak za tobą chodzi, sprząta majte skarpetki, to wie też, gdzie jest słoik. Bo ty to chodzisz i to gdzieś to zawsze wszystko chowasz. Pewnie, jak chomik ładuje to w paple i wynosi do norki w trocinach. No, opanujcie się, nie? A i tak, jak przychodzi to do czego, to jedziesz do Obi czy Castoramy po parę śrubek, mimo że jesteś przekonany, że w domu masz. Druga rzecz. Każdy ma też w domu ten jeden, jedyny widelec, czy nóż, czy łyżkę, co to już nawet nie tnie, ale leży w tej szufladzie, wyjmujesz to zawsze na samym początku, wk***sz się, odkładasz z powrotem, bo zawsze był. I będzie. Jeszcze na waszej stypie będą goście tym jedli ciasto. Tak. Przyda się, biorą się z sentymentów. Nie wiem, w Biedronce rozdają świeżaki czy słodziaki. W Castoramie powinni rozdawać przyda się. Jakieś takie coś z czegoś, coś z czymś, coś oderwane od czegoś, coś z czymś, ale z innego czegoś. Takie, że podchodzisz do koszyka, ty nie wyrzucaj, to się przyda. Kto ma komputer, ten ma w nim pewnie takie katalogi jak zrzut z Samsunga, zrzut z Nokii, zdjęcia z iPhone'a, z pulpitu 2, z pulpitu pobrane inne, czy w końcu katalog ważne. Takie kuźwa ważne, że przez 5 lat nie zajrzałeś, nie? To mówię do żony, to skasuj to w cholerę i już. Nie, bo tam mogą być jakieś zdjęcia. No to przejrzyj, będziesz wiedziała. Nie, bo tam będą jakieś zdjęcia. Jakby to było tajne archiwum Wikileaks, nie wiem, dowody w sprawie śmierci Kennedy'ego albo coś, czego szuka Macierewicz, nie? No, to nazwij to puszka Pandory i nie otwieraj, proste. Słuchajcie, nasze władze też zbierają na nas informacje. Nie wiadomo po co, ale wiadomo, przyda się. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że prezes Jarosław ma pełno takich przydasiów na każdego. Problem polega na tym, że jak przyjdzie co do czego, to on już tam dobrze wie, gdzie ma słoik z hakami na mnie, na ciebie, na ciebie, na ciebie, bo jemu tego żona nie chowa. Wielkie dzięki! Trzymajcie się!